Speedy! Co? Będę skakał! No skacz! Skaczę! Dawaj! Nie trafiłem. Cholera. Dobra, i... For a man, and when she can't fight any, I'm here for you, baby. I'm here for you. Witajcie, z tej strony Groszu i Spiri. I kolejny odcinek Sentry. Tak, dzisiaj jeżdżę w jakiś innym sposobem, odkrywamy nowe sposoby transportu miejskiego. I pierdol, weź misję. No i poczekaj, tylko pokażę co się nauczyłem. Tak. Uzimosa. Nie. Ukis. Ale Uzimosa coś jeszcze mamy? Tak. Alfonsi i dziwki. Co? Tak. Ale co mamy Uzimosa? Alfonsi i dziwki. Może byśmy to zrobili. Dobrze. Robimy kolejną misję Uzimosa. Dobrze, to wsiądźmy już normalnie, co? Zobaczymy jak dam radę daleko tym co zjechać. What did you fucked up? D, you fucked up. Nie zamontowałem nitro do samochodu, kurwa. To tak trudno, ja w każdym razie tutaj bardzo dobrze się bawię. Z tym pistoletem? Tak. Czuję się jak w jakimś filmie. Nie wiem jeszcze jakim. O, niestety spadłem, bo Groszu nie umie prowadzić, teraz wsiądę do siebie. Dalej chuj. Dobra, czekaj, bo wsiądę i przy okazji rozwalę ci przednią szybę. A to jest nasz nowy środek transportu. Nazwaliśmy go... Hugo Copter. Dokładnie. Ty, przecież to nie jest helikopter nawet. W każdym razie dumnie jedziemy o naszym Hugo Copterem. No helikopter, skąd ty taką nazwę oryginalną wziąłeś? W każdym razie jedziemy nad naszym Hugo Copterem i... Dobra, tam Groszu Copter, bo ja prowadzę. Hujo Copter. To by pasowało, jest on znowu helikopter. Nie, stary, ta ciężarowa mi się spodobała, nie? Pod jednym względem. Oglądałeś kiedyś serial Supernatural? No, oglądałem jeden czy dwa odcinki. No to w jednym odcinku właśnie taka ciężarówka była, widmo, nie? I zajebiście wyglądała. Przejeżdżała wszystkich. Fajnie. No obejrzyj sobie, zajebiście. Wzruszyła mnie twoja historia. Znaczy pierwszy sezon mi się najbardziej podobał. Drugiego jakoś już nie skończyłem oglądać, bo mnie znudził. Za mało potworów. Za mało potworów. Ja tam rozkminiłem, że Supernatural najlepsze laski to są demony. No! Wtedy popatrzyłem po mojej klasie i stwierdziłem, w mojej klasie nie ma demonów. Dobre. And while no group has taken credit for the attack in Stillwater, we have ignored its root cause. Our uncontrolled media and the good soul to our children have fetishized Senata. Culture and turned sociopathic madmen into heroes. No more. Coś tam, że gwałcimy, rabujemy i zabijamy wszystkich na swoim tym i jeszcze... Nie, ja nie gwałcę. I że jeszcze prowadzimy let's play, w którym przeklinamy. A. To chyba o to chodzi, bo nie? Myślisz? No. Można powiedzieć tak. The hell is the Stag Initiative? If it's freeborn for everyone, I don't know. Konto premium na prezencie. Very discreet. O nie, ja wiem co to za misja, Groszu. Ja nie. Jezus Maria. To będzie niebezpieczne. Fuck that. Oh, quit being a bitch and get in the van. To będzie dziwne, bo nie pamiętam tej misji. Nie chcesz jej pamiętać. Niech będzie. Zaraz zobaczysz, co tu się będzie działo. No, ale samochodzik nam uciekł. Na. Metal grasz w Skyrima, widzę.
No właśnie. O kurwa. Cześć, Groszu. Groszu. Masz jakiś pistolet, ziomuś? A wszystko. No ja nie, dobra, mam pistolet. Ej, ale stwierdziłem, że wolę biegać z tym. Nie ma moich okularów przeciwsłonecznych. Gdzie są moje okulary przeciwsłoneczne? Zabiję. Hakuję system. Zamorduję, zagnoję, zabiję, zarżnę. Poczekaj, bo żygam. Odejdź ode mnie z tym dildo! Zabiję wszystkich. Zabrali mi moje okulary przeciwsłoneczne. Dziwki! A nie, to nasze dziwki. Au! Zabraliście mi moje okulary przeciwsłoneczne. Polu. Czeka was kara. Lubię zawsze... Patrz... Nie wiem, zawsze kudłaty ze Skubiego biegał nago. Chyba, że tak się spizgalisz. Za kulisami. Za kulisami! O chuj. Dobra. Ja padam! Jak ja też dlatego przechodzę do broni konwencjonalnej. Czyli? Karabinu maszynowego. Ja przechodzę na snajperkę. Mojego ulubionego argumentu w tym. W negocjacjach. Nie, snajperka tu gówno da. Time to shotgun. Czas na shotgunę. I got with my shotgun. Rzuciłem koktajlem Mołotowa. I spaliłeś przy okazji mnie. Bo podeszłeś mi pod nogi. Zajechałem ci. Ty, ze snajperki się celować się da. Dowa kin. Tak ambitnie. Tak, my dalej gramy w Skyrima, tylko że ja nie mam dodatków, a Groszy ma obrywa. Nie mam Dragonborna, wiesz? Muszę zakupić. Nie mam Dragonborna speed. Ale ja muszę zakupić dodatki wszystkie. No Dragonborna też bym z chęcią kupił, pograłbym sobie. Tam jest Morrowind w Dragonbornie. Tak, wiem. Ale ja Morrowind nie lubiłem. Ja też nie, wolałem Obliviona. Mi się Oblivion też nie... Mi się zgrałem trochę w Obliviona, dużo Gildia Złodziei jest dużo lepsza w Oblivionie, ale... Roczne Bractwo jest dużo lepsze. No, ale wolę Skyrim. Dobra, ty tędy mam iść czy dołem? Tędy! A przynajmniej tu. Groszu, chodź, to coś ci pokażę. No dobra. To gdzie jesteś? Tutaj, jestem w pokoju obok. Dobra. Tutaj chodź, patrz. O chuj, twardo. Dobra, idziemy. Gdzie są moje okulary? Zabiję każdego. Zabiję was. Gnoje. Zabraliście moje okulary. O stary, żebyś widział, jak ja tam zeszedłem. Zszedłem w dół. Ty, dobra, musimy tędy iść. Tak. Mam wyjście. Czuję się jak Olek. Ale Olek był umięśnionym, dziwnym człowiekiem. Ja też jestem umięśnionym, dziwnym człowiekiem. Nie, ty jesteś Johnny Bravo. Zrozumiał nie do końca, jak Johnny Bravo. Osiągnięto punkt kontroli liny. O, stanie kucyków. No. Wypuśćmy te dziwki. Hakuj. Lubię hakować. Ty chyba już wytrzeźwiedliśmy, co? Ja tam nigdy nie byłem trzeźwa, co? Nie, ale chodzi o grę. A to tak, oczywiście. Ale ja nadal czuję się nagi. Pif paf. Już wiem, jak się czuł Adam w raju. Goły? No. Co to kurwa jest? Właśnie to samo chciałem powiedzieć. What to jest Olek. Fuck? To jest Olek. Co kto lubi? To jest Olek. No. Tak, dzisiaj coś mam dziwny humor, w każdym razie gramy dalej. Tak, gramy. Sorry, że nie komentujemy, ale się dzieje trochę. No właśnie, jeśli gadamy, to się mniej skupiamy na grze, a jak... Ale o, dostałem. A jak ten, to może jakiś fajny gęby się uda. O kurde, zabij wszystkie członki wytrzęki. Tyły! A ja dalej nie znalazłem... koktajl Mołotowa! Ja dalej nie odnalazłem moich okularów. Poszukiwanie okularów. Ty, to jest dobry tytuł odcinka. Nie musimy tego mówić na wizji, co? Nie, ale wiesz... W poszukiwaniu okularów. Ale ją dziwka zbiła. No.
Taki pizza. Kurwa mnie Zimos. Dlatego kończymy go. No. O kurwa. Nie przewidziałem tego. Mam dobry pomysł. Zabijmy go. Chciałem go przejechać autem, ale się nie da. Może uda mi się go przejechać. Fili! Palę się. Ja go stankuję, a ty... Ja się palę. A ja leżę. Ale mam kropelkę życia. Nie podam się do ostatniej... Będę walczył do ostatniej kropli śluzu. Ja też mam kropelkę życia. O chuj, prawie padam. Coś snajperka mi nie pyka. Muszę się trochę zregenerować. Spoko. Masz granaty? Rzucaj. Nie wiem, co mam, człowieku. Rzuciłem granat. Nie, błyskowy, dobra, może być. Flashbang! Flashbang! Cover me! Rzucaj. Ammo mi się kończy. Co z tego, rzucaj. Gdzie co ty je w ogóle bierzesz? Też se. Co, granaty? Ja kupiłem kiedyś w sklepie! O, świetnie. Nie wiem, co to było, ale... Było dobre. Rzucaj. Wykańczasz? Czy ja wykańczam? On się chyba sam wykończył. Nie, ja wykańczam. Nie widzę tego, więc... No, spoko. On właśnie zapadł się pod ziemię u mnie. Aha, nie. Zostały same noki. Podnieś działko. Świetnie. Podniosłeś? Nie. Aha, ja tak. I tak już koniec misji. Tak! No i chyba. No tak. No, więc... Ale to było bez sensu trochę. O. Tak. Dobra. I tym optymistycznym akcentem... Tym optymistycznym akcentem bierz do limuzyny i idziemy po następną misję. Mamy misję z dziwkami, łódź z dziwkami. Ty, może wszystkie misje z Zimosa zrobimy jako postaci z kreskówek? No, raczej chyba o to chodzi, żeby zrobić misję z kreskówek, bo Zimos jest taki przerysowany. Dobra, to dzwoń do Zima. Rady boskie, ile ja... Ile ty masz impulsów na karcie? Raczej chciałem powiedzieć... Czemu on tańczył? Raczej chciałem powiedzieć, ile ten... Ile... A za monetę musi płacić. Udaj się do portu. Aha! Gruszu, to jest ta dziwna misja. Która? Ta, co musimy... Nie będę spoilerował, ale wiesz, o którą chodzi. Jest... Łódź, helikoptery, dziwki. To jest ta misja? Tak. Dobra, będzie fun. Dawaj. Będzie ostro, hardkorowo i na pełnej kurwie. Nie, ale te postacie są tak zabawne, że nie da ich się nie lubić. Dokładnie. Nawet ktoś jest największym na świecie rasistą, tutaj jak będzie lubił Pierce'a i Zimosa. Dokładnie. I Shandy. Shandy nie jest czarna. Shandy jest biała. Masz coś do białych? Przeszkadza ci coś? Jestem biały, masz coś do mnie? Mogę zacytować czarną kawę? A, no tak. Ty, właśnie przypomniałeś ten głupi obrazek, gdzie był jakiś koleś, który nam krzyczy, że tam murzyni do Afryki i tak dalej, nie? No. A sam był Amerykaninem i tak Indian ci na niego głupio patrzy. Bo jak każdy wie, a Indianie to są rdzeni mieszkańcy Ameryki, a nie jakiś tam... Nie wiadomo co. Oj tam. Nie uznaję tylko jednych Indian. Jakich? Za Zinkrida trójki. A ja uznaję tylko jednych piratów. Z Karaibów. Nie, z One Piece. Fuu, nie mówimy o tym. A tak. Już przypomnę sobie, na wizji nie mówimy o anime. Tak. Będziesz robił własne let's play'e prywatne, będziesz mógł mówić o tak. Wszystkim. Tylko, że ja wtedy będę mówił, tylko że wtedy jak robię prywatne własne let's play'e, to mam mówić o grze, bo to gra jest bohaterem, a nie ja. Ja będę musiał mówić o Fable'u. Fable. Chyba, że to jedynka. No to a ty myślisz, że zrobię z trójki? No. Groszu, mówiłem ci już poza wizją, jakby wyglądał let's play z trójki. Tak, mówiłeś. Tak,
Mam mało wtórzyć na wizji? Nie. Właśnie. To się nie nadaje do publikacji. Powiem tak, było dużo, byłoby dużo słów na K, na U, na H. I świetniki. Tak. I gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy w porcie. A po co? Jesteśmy w porcie, będziemy eskortować dziwki. Dadzą nam tu rakietnicę przy okazji. O kurwa! Tak. No aż się rozpędziłem i jebłem. Zaparkowałem ładnie, nie? Czekaj, bo jest toj. Ja chcę do tej toja. Ty! Chodź tu! Czekaj, ja też chcę otworzyć. Czekaj, teraz ja. Odsuwaj się! Ty, czekaj, bo ja tu chcę wskoczyć. Do tej toja? Kurde, kibel zniszczyłeś. Czekaj, tutaj chcę wskoczyć. Otwórz. To ja! Otwórz go i spróbuj wskoczyć na sedes. Nie da się. Dobrze. W każdym razie, nie, to nie jest zawsze kilka sekund, które poświęcam. Czyli ja przejdę tak, wiesz, inaczej, jak parkurowiec. No, chciałem jak parkurowiec. Ja tego nie zrobię. Titanic! Titanic! Od cholery tam dół. Psz, do mu pieniędzy. Czemu do konteneru? Nie oglądałeś Łowców Okazji na Discovery? Nie wiesz, że najlepsze rzeczy są w kontenerach? Ten żul dobry. Słyszysz, nie wiesz, że najlepsze rzeczy są chowane w kontenerach? Nie? No to już wiesz, obejrzyj sobie kiedyś, polecam. Ale jeszcze raz, co? Łowcy Okazji na Discovery. Aha, no dobra, będę pamiętał. Tam najlepsze rzeczy są chowane w kontenerach. Groszu? Tak? Czemu jedziesz z jakimś głupim czarnuchem? No bo mi wsiadł na pakę. A ja jadę sam. Patrz. Uuuuhu! Jak w Tony Hawku! Dawaj. I bez zbędnego pierdolenia zaczynamy zabawę. Ty, ja amunicji nie mam. Bez zbędnego pierdolenia. To, żeś zaczął zabawę. Chodź tu, otwieramy bramę numer 1, a w bramie numer 1 mamy granaty. Tak. Nie widzisz? Dobrze. Wybieraj bramka numer 1 czy bramka numer 2. Dobrze, teraz otwieramy bramkę numer 2, a w bramce numer 2 jest... Granaty! Nie. Wziąłem. Rakietnicę. Dobrze, chodźmy do bramki numer 3. Dobrze, a teraz idź na całość i wybierz bramkę numer 3. Dawaj, idź na całość. Idź na całość. Dziwki! Brawo, wygrał pan główną nagrodę. Czyli? Ty, mam pomysł. Ty będziesz Zygmunt Heizer, a jak Krzysztof Ibisz. Nie, ty będziesz Hubert Urbański. A ty będziesz Krzysztof Ibisz? Tak, duża nagroda jest dla ciebie. Tak, dobra, idziemy dalej. Coś tu nie było. Dobrze, w bramce numer 4, czwartej był czarny. O kurwa mać! W bramce numer 4 był czarny kot. Teraz to chyba jest bramka numer 5. Czy ty giniesz? Tak, bo walnąłem jego mordę. On nie żyje, dobrze? Teraz chyba nie żyje. Otwórzę bramkę numer 5. Wow, w bramce numer 5, moi drodzy. Jest! Szubi. To dyby? Chyba jest. To są dyby, to są chyba dyby. W każdym razie. Jeśli teraz... ktoś chce wygrać dyby, niech dzwoni na numer podany na dole ekranu. Tak, a teraz otwieramy bramkę numer 6. A w bramce numer 6... Dziwki! Tak, ale tylko dla nas. Czas na bramkę numer 7. Czy będzie pan dziś zwycięzcą szczęśliwym? Gratulujemy, wygrał pan... fotel dentystyczny. Nie wiem, na chuj ci to. W każdym razie... Haha, na chuj ci to! Dobrze, idziemy dalej. O kurwa mać! To była bramka numer 8. Mogę go rzucić tym granatem takim dziwnym, powalającym. To była bramka numer 8. Nie przyjmiesz swojej nagrody? On już nie żyje. Czekaj, bo będzie miał nagrodę. Co się masz? Więcej nie rzucaj granatami. Dobrze, ja go wykończę. Nie wykończyłem go. Za późno przyszedłem. Dawaj, nawalaj go. Ja muszę się schować do konteneru. Jest, wykańczaj go szybko. Wykańczam. Dobrze. Dobrze. Ty, wezmę działko. To jest właśnie bramka numer 7.
A teraz... albo 8. Już, już się pogubiłem. Dobra. Przyjmijmy, że to jest bramka numer 8. A no nie, czeka na nas. Dziwki, da. Dziwki dla nas. Tak, dokładnie. Teraz będzie trochę wolny let's play, gdyż mamy... Mam działo. Tak, mamy ciężką amunicję. Tu mam schody. Dobrze, drodzy widzowie, czas przejść do finału. Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? Tak. Dajcie ciąg po reklamach. Jesteśmy już po reklamach, witamy w programie Co jest dzisiaj w twoim kontenerze? Jak wygrałeś albo spierdalej? W każdym razie... Nie znalazłem nic ciekawego. Tu mamy amunicję, czyli nie wygrał pan głównej nagrody, ale ma pan jeszcze 3 próby. Otwieram? W bramce numer 2 jest... Maszyna do fistingu. Dokładnie. To jest główna nagroda. Nie, ta główna nagroda jest w tym kontenerze. Dobrze. A nie, bo tam będą nasze dziwki. Dobrze, w takim razie otwiera pan bramkę numer... chyba 12. I... Dzień dobry! Tak. A teraz będzie rozpierdol. Tak, a teraz przechodzimy do koncertu zespołu na koniec. Zagra nam... Zespół Quintet. Nie, zagra nam Steel Wombat. Tak, zagra nam zespół Steel Wombat. Chłopaki, tam nas potrzeba. Zagra zespół Steel Wombat. Telefon dzwoni. Mamy działa, nie bójmy się. To ja mam działo. Ja też mam działo. Nie, ty nie masz. Tak mam. Nie, nie masz. To się obróć. Oto nasze wygrane. Zimos, pilnuj dziwek. Tak. Teraz, żeby wygrać główną nagrodę, muszą państwo powybijać wszystkich z jutrzenki. Jeśli wybijecie wszystkich z jutrzenki... otrzymacie specjalną nagrodę. Jeśli zadzwonicie do nas w tej chwili, to otrzymacie do tego aparat wodoodporny, który nie jest odporny w wodzie. Nie, jeśli zadzwonicie do nas w tej chwili, dostaniecie drugi, taki... O wiem, tu jest... Czekaj, mam... Jeśli zadzwonią państwo do nas w ciągu następnych 5 minut, dostaną państwo drugi karabin obrotowy. Dokładnie za tą samą cenę. No spierdol! Ja biorę helikopter. Dobra, ja biorę łodzie. Poszedł. Po łodziach. Po helikopter. Po 5. Helikopter kolejny. Snajper. Poszedł. Poszedł. Weź łodzie. Ty bierz helikopter. Dobra. Mam go w zasięgu. No pierdolam! Przypierdolcie z granatą! Ty, są to stroje kosmicznych Marix? Chyba tak. Przemialibyśmy się za kapitan. Ty będziesz kapitanem bombą, a ja będę... Sebastian. Albo ten drugi, jak się nazywa ten drugi? Chyba Janek. Janusz. No to Januszem będę. Ja będę Januszem, bo zawsze bardziej lubiłem Janusza. Bo lubiłem Janusza za... Koncert mi zasłania, nie mogę jebnąć. Jebię! Jebłem! Idzie jeszcze jeden. Widzę, przyjąłem. Bo podobna misja w Saints Row 2. Była? Była chyba. W którym miejscu? Była! Gdzie? Była! Jak będziemy robić let's play, to zobaczysz. No dobra, niech ci będzie. Haha, zapowiedź. Dobrze, wygrali, dobrze państwo, teraz wygraliście mu nagrodę, dziękujemy za udział w naszym teleturnieju, mówili dla państwa Hubert Urbański i Zygmunt Heiser. Krzysztof Ibisz. Zygmunt Heiser. Miałem być Krzysztofem Ibisz. Nie, miałem być Urbański. Ja miałem być Hubertem Urbańskim. Dobra, weź zamknij mordę. Dobra, nie wiem, kto był klip. Zajebiście się ustawiliśmy z tymi działkami, stary. To nasi! Siema! Dobra, groszą patrz nam dali. O kurwa macie! Tak, chcę powiedzieć, że będziemy teraz tę misję powtarzać przynajmniej 3 razy. Tak, ale to już robiliśmy w pierwszych częściach. Tak, ale to, ale wiecie dlaczego. Bo my nie umiemy się powstrzymać. Dawaj groszu! Daję! Robimy rzeźnię. Dostał! Czemu my strzelamy na A? Mamy nieskończoność amunicji. Właśnie dostałem ten, jak się to nazywa? Ty, wiesz, że jest tu samo namierzanie? Tak, jak? Prawy. A, okej.
Prawy i jak będzie jakiś cel, to go samo namierzy. Wiesz co? Klikał. Tyle w to gramy, jeszcze nie zauważyłem. Kto zauważył? Na pewno nie ja. Cel namierzony? Nie ma zabawy, wal normalnie. Tak. Nie ma z tym zabawy. Dobra. There is no fun. Bo my celujemy do nich. Tam dziwka wisi. Leć Bambi. A dziwki porywam tak. Ty, spróbujmy ją zastrzelić. Nie wiem, jaki sposób, ale śmigłowiec ma już 1/4 zabranego życia. Ja nic o tym nie wiem. Uwaga, teraz będzie trudne. Czemu trudne? A, zapomniałem. Strzelamy. Tam, czekaj, spróbuję to namierzyć. Takich dodalonych celów to się jednak przydaje. No, ale to tam oddalone. Oddalonych. O, ktoś do mnie napisał na komunikat, że UW. Co to UW? Taka kopia, taka trochę takie gadu-gadu, tylko że bez reklam. Aha, no dobrze wiesz. No. Rozpierdol! Strzelam do wszystkich. Ej, śmigłowiec dostaje. Aha. Nie wiem czemu, ale on ma już połowę życia. Może dlatego, że strzelam po wszystkim, tylko nie po wrogach. No. Who cares? Kogo kurwa to obchodzi? No, dokładnie. O Boże. Rozpętaliśmy trzecią wojnę światową. Mniej więcej. No, bardziej więcej niż mniej. Ultor, jeb Ultora. Tylko, że Ultor to my. Jak to? No. To nasz, co ty tam? Fabuły nie znasz? No w sumie tak. Tak. Someone who's willing to bargain. Bring the girls back to the Morningstar and I'll pay you top dollar ahead. Gonna have to think about it. Oh, będzie ten wybór. And Morningstar wanna buy the girls. I can't do my thing if I got no pussy to sell. The money won't come quick, but you bet it'll come. Co bierzemy? Zaraz się zastanawiam, co mamy do wyboru po pierwsze? Bramce numer 1 czy bramka numer 2? Dokładnie, przechodzimy do wielkiego finału, proszę Państwa. Wielki finał! Zygmunt Heiser, Hubert Durbański i Krzysztof Ibisz. Poczekaj, nagroda jednorazowa, wypłata gotówki, zwiększony co godzinny przychód. Jestem za, żeby zwiększyć co godzinny przychód. Ja też. Nasz zwycięzca wybrał bramkę numer 2, która daje mu co godzinny przychód pieniędzy. Gratulacje, mówili dla Państwa Zygmunt Heiser, Krzysztof Urbański oraz... Krzysztof Urbański! I kurwa Hubert Ibisz! Hubert Ibisz! Krzysztof... Hubert Urbański, Zygmunt Heiser i Krzysztof Ibisz! O Boże... What the hell were you thinking, Matty? It just seemed like a waste to lose all those girls. I am the general. I'm the czar. I'm the walking apocalypse. And I make the decision. I tak cię DX rozwaliło. Tak. Nie jesteś Triple H'em. Ani Undertakerem. ani Hornswagelem. No. nawet Hornswagel. Nie no, w sumie zielony jest. No i co z tego, ale Horns by go rozwalił nawet. No. Jego by nawet rozwalił Santino Marella. Bez przesady! Nie jesteś one silą. Stag? Ja tego nie chcę. Dobrze. Ile mamy na liczniku? Słuchaj, podzielę to na dwie części. Znowu? No niestety muszę. Ma hooker twoje dwie części. Kończymy?